Dzień dobry, dobry wieczór. Drodzy Państwo, dzisiaj zza biurka i nie to, że zmieniłem profesję i będę teraz siedział w biurze cały dzień. Akurat jest późna pora, trzeba dla Państwa przygotować zapowiedź następnego programu. Czy może nie trzeba, chcemy bardzo przygotować tę zapowiedź tego programu. Tak się składa, że w miniony weekend byłem uczestnikiem konferencji Najlepsze Warsztaty, 60 warsztatów zostało zaproszonych właśnie do tej konferencji i do wymiany poglądów w prowadzeniu działalności i w nadchodzących trendach, jakie będą miały miejsce. W panelu tego właśnie spotkania mowa była o systemach bezpieczeństwa, wspomagających kierowców, oczywiście też szeroko rozumianych jako ADAS, nazywanych jako ADAS. I o tym wszystkim, co się z tym wiąże. Na pewno po części mowa była o tym z tego względu, że ten produkt istnieje i on wymaga obsługi. I tutaj już w materiale później emitowanym, bo dzisiaj jest zapowiedź, postaram się dla Państwa przygotować kilka wątków związanych właśnie z tym systemem i z tym, co trzeba z tym robić. ADAS, tak sobie już ustaliłem, że nazywamy to wszystko ADAS, system wspomagania kierowcy. Do tego już nawet, proszę Państwa, należą czujniki cofania. Te stare, archaiczne czujniki, ABS, tak zwane, też już dawno mamy, pewnie od 30 lat. I potem dalej, kamera, radar, jakieś czujniki w lusterkach, ogląd pojazdu. Jak ktoś ma, to wie, o czym mówię, w sensie przy cofaniu lub przy manewrowaniu do przodu na parkingu. Wydaje nam się, że widzimy w kamerze rzut pojazdu z góry i jak on się ulokowany jest między przeszkodami. To też należy do tego właśnie systemu. I tutaj poruszono wątek, inaczej zwrócono nam uwagę na wątek, który my tak naprawdę też często gęsto jako warsztaty pomijamy, że po niektórych czynnościach, nawet nieznaczących, po wymianie szyby, po zmianie geometrii pojazdu, po wymianie na przykład drzwi czy lusterka, trzeba wykonać kalibrację takiegoż systemu. Powiem Państwu jako ciekawostkę, że powierzchnia dla takiego systemu do kalibracji, może rozbudowanego w ten sposób, że moglibyście Państwo wszystkie samochody na nim skonfigurować, wymaga 200 metrów kwadratowych tylko dla tego urządzenia. I tam w skład tego wchodzą i plansze, i maty, które powinny leżeć na podłodze właśnie do tej przestrzennego, tego 3D jakby obrazu ułożenia tego pojazdu. No mnóstwo tego wszystkiego, ja oczywiście tego nie znam, bo tego nie mam i nie mam takiej powierzchni do dyspozycji. I w tej sytuacji nie mógłbym nawet robić wszystkich tych systemów, ale w europejskich warunkach nie ma konieczności takiej, żeby, inaczej, nie ma aż tylu aut, które byśmy mogli obsłużyć, więc możemy ograniczyć troszeczkę powierzchnię. Była mowa na temat certyfikacji dostępu do systemów bezpieczeństwa. Jest już taka dyrektywa unijna, która jakby wymusza. Polska została troszeczkę przesunięta w czasie, może to zrobić później. Bo taka certyfikacja, w Polsce nie wiadomo, kto by miał nas certyfikować i uprawnić do dostępu do takich danych bezpieczeństwa pojazdu. Będzie to płatne, czyli to jest kolejna rzecz, która wiąże się z finansami. Czyli jak Państwo dobrze rozumiecie, taki dostęp do systemu będzie generował koszty warsztatu, więc te koszty na pewno zostaną przerzucone na Was. I całkiem rozumiem oburzenie. Mowa była jeszcze na tym spotkaniu o takich rzeczy jak ubezpieczenia warsztatów. Może niektórych z Państwa to zaciekawi. Jeszcze tam będzie kilka ciekawostek takich, które chciałbym Państwu przekazać z tegoż spotkania. Jeszcze sobie wybiorę, które były ciekawe. Jeszcze była mowa o autoryzowanych serwisach i serwisach
nieautoryzowanych, czyli takich jak mój między innymi. I o tym, czy państwo mogą tam serwisować auta na gwarancyjne, czyli tak zwane gwarancje, czy ich nie mogą. Będę miał okazję państwu powiedzieć, bo mamy też w serwisie jako auta zastępcze, mamy to akurat ostatnio dwa nowe auta. Jedno z nich między innymi wymagało serwisu i drobnej naprawy. Opowiem państwu, jak to wyglądało w serwisie. Tak jako rąbek tajemnicy mogę państwu powiedzieć niczego więcej, niż państwo macie na miejscu. A wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że na miejscu możecie więcej się spodziewać niż 200 km od Suwałk. No i może, drodzy państwo, uda się nam uda się nam otrzymać na testy zakupiony świeżo skuter wodny, ale to jest na 50/50. Jeśli by nam się udało, to bylibyśmy w stanie pokazać ten skuter i sposób, w jaki prawidłowo powinno się go zakupywać. Podamy jakieś tam parametry, pokażemy, jak to wygląda z bliska, zajrzymy do środka, podniesiemy fotel, pokażemy, co pędzi i rozpędza i drażni wszystkich na plaży.